Nie będę sobie robić nadziei, żeby potem się nie rozczarować. To jest trochę tak, jakby powiedzieć, nie będę się cieszyć, po to, żeby potem nie płakać. Albo nie będę się angażować w jakąś relację, żeby potem nie tęsknić. Co z tym myśleniem jest nie tak? Co, czemu ono jednak warto je poddać jakiejś obróbce, przemyśleć, a w efekcie końcowym naprawdę je sobie odpuścić? Za chwilę Ci przedstawię dwa. Bardzo ważne powody, dla których absolutnie warto ten temat zgłębić i jednocześnie dać sobie z tym spokój. Zapraszam. Ale zanim przejdziemy do dzisiejszego filmu, bardzo serdecznie chciałabym podziękować wszystkim patronom za wsparcie. Bardzo dziękuję, bardzo doceniam i bardzo się cieszę, że jesteście. Jest Was coraz więcej. Bardzo mi miło. Natomiast jeżeli uznajesz, że ten, te treści, które tworzę, są w jakiś sposób dla ciebie pomocne czy wartościowe i masz ochotę mnie wesprzeć, to zapraszam na platformę Passionite. Link zostawię w opisie tego odcinka oraz w przypiętym komentarzu. A teraz przejdźmy do dwóch punktów, dlaczego warto oddalać się od myślenia pod tytułem Nie będę sobie robić nadziei, żeby się nie rozczarować. Punkt numer jeden. I tak istnieje ryzyko. Że się możesz rozczarować? Czy towarzyszy ci czasami myślenie, że sobie nie poradzisz z jakimiś problemami, albo że generalnie, że biorąc twoja wartościowość jako człowieka jest mniejsza lub gorsza niż innych ludzi, albo czy po prostu brakuje ci czasami, albo częściej niż czasami, pewności siebie, poczucia pewności siebie? Jeżeli tak, to naprawdę odradzam ci myślenie pod tytułem. Nie będę się nastawiać, nie będę się nastawiać, bo może coś złego się zadziać. A jakie to ma ze sobą powiązanie? Pewność siebie i ten styl myślenia? No, zastanów się, co trenujesz. Za każdym razem, kiedy sobie mówisz, ale ja się nie będę nastawiać, żeby się potem nie, nie rozczarować, zastanów się, jakie umiejętności, jako, jakie nastawienie wobec świata i jak, jaką percepcję siebie. Trenujesz, kiedy to sobie powtarzasz, i kiedy to nastawienie umacniasz w sobie. Otóż, jeżeli zakładasz od razu, nawet nie robiąc kroku naprzód, nie wchodząc w coś, co może być ryzykowne, ale ty od razu od wstępu sobie mówisz, nie będę się nastawiać, ponieważ mogę się rozczarować, to powtarzasz sobie, bo ja się z tym rozczarowaniem sobie nie poradzę. Ja się po tym rozczarowaniu nie pozbieram. To będzie katastrofa, to będzie koniec świata. No a skoro to ma być koniec świata, no to rzecz jasna, że chcę tego uniknąć. Tylko że, wiesz co? Tylko że to nie będzie koniec świata. I samego rozczarowania też nie da się uniknąć. To są pewne myśli, które przyszły ci do głowy, które są o wiele bardziej straszne i straszące, niż trzeba, albo niż realia pokazują, w które ty uwierzyłeś lub uwierzyłaś. Co to oznacza? No to oznacza, że jeżeli nawet stłamsisz i zdusisz swoją nadzieję, swoją jakoś radość, jakieś pozytywne emocje, dotyczące perspektywy, wejścia w coś nowego, Zrobienia czegoś nowego, nawet jeżeli jesteś w stanie to stłamsić, bo na przykład masz w tym praktykę, tak? Tę formułkę, żeby się nie nastawiać, to powtarzasz sobie od bardzo dawna. Więc nawet jeżeli te nadzieję stłamsisz, nawet jeżeli one będą bardzo wysokie, średnie albo niskie, to wiesz co? I tak się rozczarujesz. I tak rozczarowanie zaboli, jeżeli ci się nie powiedzie, jeżeli coś nie pójdzie. Tak jak sobie to wymyśliłaś, jeżeli gdzieś Twoje plany się pokrzyżują. Nawet jeżeli ta nadzieja będzie bardzo tłamszona, to rozczarowanie i tak nastąpi. Dlaczego? No nie dlatego, że zrobiłaś coś nie tak, że za mało siebie tłumiłaś i deptałaś swoją nadzieję, tylko dlatego, że to jest bardzo ludzka emocja, a Ty jesteś człowiekiem, w związku z czym będziesz odczuwać cały wachlarz różnych emocji który może być, na przykład, może tak wyglądać, że najpierw czujesz ekscytację i radość, i nadzieję, i wszelkie pozytywne emocje w stosunku do czegoś, co może nastąpić potencjalnie, i niekiedy to następuje, i niekiedy Twoja radość jest jeszcze większa, ale równie dobrze na naszym świecie, na tej planecie bywa tak, że nie wszystko nam idzie według naszej myśli, i nie wszystko da się skontrolować, a to oznacza, że nawet jeżeli ty bardzo dobrze się przygotujesz do jakiegoś, do jakiegoś zadania, bardzo dobrze dopełnisz wszelkich możliwych punktów, czy dopniesz wszystko na ostatni guzik, mimo to zawsze gdzieś się czuje się jakieś ryzyko. A to oznacza, że twoja radość, ekscytacja i pozytywne myślenie może się przemienić w rozczarowanie, w smutek, być może irytację, może złość, może zawód. Czyli we wszystkie emocje, które mo można gdzieś tam nazwać negatywnymi, gdzie będą miały jakiś negatywny znak, jeżeli chodzi o przyjemność ich odczuwania. My nie chcemy tego odczuć i to jest jasne, ale to jest bardzo naturalne, żeby to odczuwać. Natomiast jeżeli ty ciągle sobie powtarzasz, że to u ciebie, w Twoim przypadku jest nienaturalne, da się tego uniknąć i Jedyne, czego trzeba, to po prostu swoje nadzieje gdzieś w jakiś sposób deptać, to wtedy to rozczarowanie ciebie nie dotknie, nie znajdzie ciebie. To znaczy, że trenujesz po pierwsze słaby kontakt z rzeczywistością, dlatego że prawda jest taka, że wszystko, co robimy, wiąże się z jakimś ryzykiem, a to oznacza potencjalnym rozczarowaniem. Ale po drugie, i myślę, że pewnie jeszcze ważniejsze. Dajesz do siebie, wysyłasz do siebie komunikat pod tytułem, jak już dojdzie do tego rozczarowania, to ja sobie nie poradzę. Bo rozczarowanie jest tak straszne, że ja nigdy w życiu nie mogę go dotknąć. Czyli po pierwsze, przeczysz tej tezie, która jest bardzo naturalna, że rozczarowanie jest zwyczajną emocją. Zwyczajnym uczuciem, które spotyka każdego człowieka na świecie. Proszę cię, znajdź mi człowieka, który nigdy nie doświadczył rozczarowania. To jest niemożliwe, dlatego że wszyscy to znamy, wiemy, czym to smakuje. Ale i także gdzieś obdzierasz siebie, wygryzasz sobie poczucie pewności siebie, że okej, okay, czasami się zdarzają nieprzyjemne rzeczy, ale ja wtedy sobie z tym poradzę. Może trochę lepiej, może trochę gorzej? Przeszłam przez wiele rozczarowań albo kilka rozczarowań przez, podczas mojego życia i jestem, przetrwałam, jestem, poradziłam sobie w jakiś sposób przez nie przeszłam. To mi daje poczucie, że mam zasoby, które mi pozwolą przez to przejść następnym razem. A zatem nie muszę unikać rozczarowania jak ognia. Nie muszę tłamsić swoich pozytywnych emocji, typu nadzieja czy radość na perspektywę czegoś fajnego. I nie muszę tłamsić i dusić swojej pewności siebie, poczucia wartości, własnej wartości i ważności, kosztem tego, żeby uniknąć czegoś, co jest nie do, nie do uniknięcia. Jak widzisz, ten już jeden punkt wystarczy, żeby darować sobie to powiedzenie. To powtarzanie tej frazy, albo to ogólne nastawienie. Ale to nie wszystko. Punkt numer dwa. Emocji nie da się tłumić wybiórczo. Wypłaszczając swoje emocje pod tytułem Nie będę sobie robić nadziei, żeby się potem nie rozczarować, to jest troszkę tak, jak mówisz, jakbyś mówił. Nie będę się teraz cieszyć, bo ewentualnie kiedyś mogę zapłakać, a więc nie chcę być na górze, żeby potem nie spaść na dół. To znaczy, że gdzieś chcesz wypłaszczać te emocje, a zatem uczysz siebie bez emocjonalności. Podejścia, które nie wywołuje w tobie ani nic pozytywnego, ani nic negatywnego. Dla już z samej tej zasady warto się zastanowić, nad za każdym razem, kiedy sobie to powtarzasz. Ale teraz być może gdzieś tam w głowie rodzi ci się takie, taka uwaga, że ale ja nie chcę wypłaszczać wszystkich emocji, ja po prostu nie chcę czuć rozczarowania. I okej, okay, rozumiem, natomiast układ nerwowy, nasze emocje w ten sposób nie działają. Nie ma tak, że możemy sobie wybrać. Mamy cały wachlarz emocji i uczuć i sobie wybieramy, dobra, to ja chcę tu czuć tą, 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 tej nie chcę, tej nie, tej nie, tej to nigdy, w ogóle nie chcę nigdy mieć w życiu nie dotykać. W taki sposób nie działa nasz układ nerwowy i wymagając od siebie tego, no niestety wylewamy dziecko z kąpielą. Dlatego, że jeżeli sobie powiesz, że nie chcesz czuć rozczarowania, bo ono jest gorzkie, bo ono jest nieprzyjemne, bo ono jest bolesne, to znaczy, że za chwilę, kiedy przyjdzie moment jakiejś satysfakcji, jakiegoś poczucia dumy, docenienia siebie, zadowolenia z siebie, to też ci będzie to ciężko zrobić. Dlaczego? No, dlatego, że zaczęłaś tłumić swoje poczucie najpierw nadziei, a potem rozczarowania. Unikanie emocji nie działa wybiórczo. Jeżeli chcesz się jakiejś pozbyć, to miej w pamięci to, że najprawdopodobniej kombinujemy ze wszystkimi innymi emocjami. Że najprawdopodobniej, okej, okay, nie poczujesz jakiegoś rozczarowania, a przynajmniej nie w tak dużym aspekcie, jak ci się wydawało, ale za chwilę, kiedy możesz się z czegoś cieszyć i Twoje życie wydaje się takie stabilne i fajne, niby wszystko idzie okej, okay, a ty nie masz poczucia szczęścia. Nie masz poczucia zadowolenia. Dlaczego? No bo. Staliśmy się trochę tyranem wobec własnych emocji. Innymi słowy, może troszkę mniej dobitnymi słowy. Co zrobiliśmy? No, włączyliśmy sobie znieczulenie emocjonalne. Tylko dlatego, bo baliśmy się rozczarowania. A więc, tak naprawdę, zastanówmy się, co uzyskaliśmy. Czy uzyskałaś faktycznie pełnię szczęścia i świat, Twój prywatny świat, w którym nie ma rozczarowania, czy uzyskałaś znieczulenie emocjonalne, które nie daje ci poczucia spokoju, satysfakcji i zadowolenia i dumy z siebie, tylko daje ci wypłaszczenie i nieumiejętność wyrażania emocji, odczuwania emocji oraz nieumiejętność cieszenia się z czegokolwiek, poczucia dumy z siebie. Albo ogólnego zadowolenia i spokoju wewnętrznego. To jest dosyć wysoki koszt, który mielibyśmy zapłacić za to, żeby unikać jak ognia ewentualnego, zaznaczam, ewentualnego ryzyka rozczarowania się. Nie sądzisz, że to jest bardzo duży koszt do zapłacenia? Co więcej, ten koszt wcale nie musi się na tym kończyć, dlatego że to jest trochę tak, jakbyś wydawała nakazy i zakazy swojemu układowi nerwowemu. Czyli mówisz mu, tego nie wolno czuć. Tam to wolno, tam to musisz czuć, tego nie wolno. No, po pierwsze, on tak nie funkcjonuje. My jesteśmy istotami, które są żywe, żywo reagują na dane sytuacje. Bardzo często nie, nie stanowimy, nie jesteśmy w stanie kontrolować tego, Czego, co poczujemy, albo tego, co przyjdzie nam do głowy w takiej pierwszej reakcji, to, co możemy zrobić, to jest mieć wpływ na to, co z tą pierwszą reakcją dalej zrobimy, ale ten pierwszy krok to jest taki trudny do uchwycenia to jest natura ludzka. Tacy po prostu jesteśmy i spontaniczni, i uczuciowi, i emocjonalni, a nasze umysły ciągle produkują jakieś myśli, więc tak naprawdę to, co pozostaje w naszej gestii, to jest nasza reakcja na to, co poczuliśmy, a nie wydawanie nakazów, co nam wolno, czego nie wolno poczuć. Koszt może być na tyle wysoki, że w pewnym momencie organizm może ci powiedzieć: stop. Organizm sam, ponieważ, tak jak to często powtarzam w innych filmach, emocje nie żyją gdzieś, nie wiadomo gdzie w eterze, tylko żyją w naszym ciele i to ciało może się w pewnym momencie zbudować. Przeciwko tym nakazom, zakazom, generalnie rozkazom, czyli wstrzymywania czegoś, innymi słowy, bardzo dużego napięcia, tworzenia bardzo dużego napięcia. Dlatego warto emocjom dawać więcej zielonego światła, a to, czego warto się nauczyć, to jest lepsze reagowanie na emocje, które się pojawiły, lepsze regulowanie tych emocji. I na ten temat całkiem niedawno też był. Oddzielny film o trzech sposobach radzenia sobie z silnymi emocjami do którego cię odsyłam. Tam dosłownie dowiesz się o trzech praktykach regulacji emocji, które nie polegają na tym, że sobie nakazujesz albo zakazujesz czegoś czuć. I to jest druga. Druga odsłona, druga rzecz, którą warto gruntownie przemyślać, jeżeli powtarzasz sobie nagminnie, że nie będziesz sobie robić nadziei, żeby się nie rozczarować. Tak jak widzisz, zakazywanie sobie odczuwania nadziei czy radości na jakąś potencjalną perspektywę, nawet w obliczu ryzyka, niesie wiele kosztów i niesie potencjalnie ryzykowne skutki. Możesz się bardzo rozczarować tym nastawieniem, ponieważ chcąc ominąć rozczarowanie, no, dochodzisz do miejsca, w którym ani się nie cieszysz, ani nie masz nadziei, gubisz gdzieś po drodze poczucie własnej wartości i pewności siebie, ale i przede wszystkim żyjesz ze swoimi emocjami w stanie ciągłego napięcia, czyli ciągłej wojny. Tym sposobem nie dojdziemy do spokoju wewnętrznego. Tym sposobem nie dojdziemy do poczucia własnej wartości i własnej ważności. I to samo już chyba naprawdę wystarczy. Żeby dać sobie spokój z myśleniem pod tytułem Nie będę sobie robił nadziei. Oczywiście zaznaczę na sam koniec, że to nie jest tak, że teraz biegamy, biegniemy na drugi biegun, i robimy sobie nadzieję w ogóle bez powodu, i wchodzimy w ryzyko, w które nie warto wchodzić. To oczywiście nie na tym polega, choć bardziej, gdzieś oszukanie tego środka, dlatego że. Myślenie, nie będę sobie robił nadziei, jest biegunowe, jest ekstremalne, zakazuje nam czucia emocji i to pozytywnych emocji, a zatem i odbiera nam zasoby, które są potencjalnie potrzebne w radzeniu sobie z ewentualnym rozczarowaniem czy ryzykiem. A zatem naprawdę bardzo Ci polecam przemyślenie tej kwestii, zwłaszcza jeżeli często pojawia ci się w głowie ten sposób myślenia. A czy tak jest? Daj mi znać w komentarzu, czy to myślenie ci towarzyszy, jak na nim wychodzisz i czy ono jest pomocne. Oraz, który z dwóch punktów gdzieś u siebie widzisz, gdzieś on rezonuje i który z dwóch punktów w jakiś sposób pomaga ci odpuścić i odkleić się od, robienia, od myślenia. Nie będę robić sobie nadziei, bo się rozczaruję. Każdy komentarz, każde kliknięcie, każde każda subskrypcja, udostępnienie, bo być może warto udostępnić ten film komuś, od kogo słyszysz często tego typu frazę, być może od kogoś, od kogo się zaraziłaś tą frazą, tym sposobem myślenia. Każde takie kliknięcie to jest wsparcie tego kanału i tych treści, za co Ci z góry dziękuję. Oraz odsyłam Cię do Patronite, gdybyś miała ochotę lub miał ochotę mnie wesprzeć finansowo. Natomiast być może ta kwestia jest na tyle silnie ugruntowana w Twoim życiu, że czujesz, że sam sobie z nią nie poradzisz, no to zapraszam do sesji 1 na 1, gdzie możemy to, temu się przyjrzeć i dogłębnie omówić. Oraz oczywiście, jeżeli zależy Ci na tym, żeby dać sobie spokój, zapraszam cię do newslettera, który wysyłam raz w tygodniu, w niedzielę wieczorem. I to robimy. To robimy, odpuszczamy, dajemy sobie spokój, dajemy sobie ulgę i dajemy przestrzeń na siebie także na swoje różne emocje. Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.